Teraz zadanie dziesiąte. Tutaj też całkiem ciekawie wygląda. Mamy funkcję f ze zbioru 0, 1, 2, 3, 4. Ze zbioru 0, 1, 2, 3, 4. Jest określona wzorem f od n równa się 2n plus 1 modulo 5. I mamy funkcję g równą f do potęgi 2014, która jest 2014-krotną iteracją funkcji, czyli złożeniem 2014 w kopii funkcji g. Wówczas, no i pytają nas, co to jest g od czwórki? Przyznam się szczerze, no tak, no może nie widać, jak to jakoś, nie wiem, jakoś matematycznie ładnie policzyć, więc to jaki jest mój pomysł? No policzmy, co to jest f od czwórki. Bo ogólnie no, f od, do potęgi 2014, to co to jest? To jest f od f. I tutaj zamykamy. I tutaj tych od f jest 2014. Więc warto się zastanowić na początek, co to jest to pierwsze wewnętrzne f. F od czwórki. To jest 2 razy 4 plus 1 modulo 5. 2 razy 4, 8 plus 1 to jest 9 modulo 5. To jest 4. Czyli f od 4 to jest 4. Czyli ja mogę sobie tu i miliard razy składać, a to dalej będzie 4. I g od 4 to jest 4. Teraz g od 3. Co to jest g od, no to zastanówmy się znowu, co to jest f od 3? F od 3, no to jest 2 razy 3 plus 1, o modulo 5, czyli 6 plus 1, 7 modulo 5. No to tu już to tak ładnie nie wygląda, to jest dwójka. No to znowu zastanówmy się, co to jest f od 2. F od 2 to jest 2 razy 2 plus 1 modulo 5, czyli 5 modulo 5 to jest 0. Co to jest f od 0? To jest 0 razy 2 plus 1, czyli 1 modulo 5 to jest dalej 1. No to co? To jest f od 1. To jest 2 razy 1 plus 1 to jest 3 modulo 5 to jest 3. No i co to jest f od 3? To jest 2. Co to jest f od 2? To jest 0. Od 0 1. I tak w kółko. Czyli jak pierwsze to jest wychodzi mi wynik 2. Drugie wychodzi mi 0. Trzecie wychodzi mi 1. Czwarte wychodzi mi 3. Czwarte wychodzi mi 3. Ósme wyjdzie mi 3. Dwunaste wyjdzie mi 3. Setne wyjdzie mi 3. Wszystkie wielokrotności czwórki wyjdą mi 3. A 2014 nie jest wielokrotnością czwórki. 2014 to jest 2012 plus 2. 2012 jest podzielone przez 4. Czyli jak ja złożę 2012 razy tę funkcję z samą sobą na trójce, to uzyskam znowu trójkę. I będę musiał jeszcze dwa razy złożyć. Za pierwszym razem złożę, uzyskam dwójkę. Za drugim razem złożę, uzyskam 0. Czyli g od 3 to jest 0. Co to jest g od 1? No to g od 1, co to jest f od 1? Trójka. F od trójki, dwójka. F od dwójki, 0. F od 0, 1. Znowu, po czterech razach jestem znowu w jedynce. Czyli co? I 2014, 2012 plus 2, czyli co to jest tak naprawdę f od 1? F od 1 trójka, f od trójki to jest dwójka. Czyli g od 1 to jest dwójka. No i co to jest jeszcze g od dwójki? F od dwójki to jest 0, f od 0, 1, f od 1 3, f od trójki 2. Po czterech jestem znowu w domu. Czyli tak naprawdę g od dwójki to jest f od dwójki. F od dwójki 0, f od 0 1, czyli g od dwójki 1. To jest chyba najciekawsze, najfajniejsze zadanie na tym teście. Takie na styk. Jak, że tak powiem, wymyślić takie właśnie sprytne coś? No. Jak nie wiadomo, co zrobić, to się robi to, co się umie zrobić, czyli policzyć podstawową funkcję na danej wartości i zobaczyć, czy coś z tego wyjdzie. I mieć nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jak coś z tego wyjdzie, no to fajnie.
Jak nic z tego nie wyjdzie, no to trudno. To trzeba kombinować. 11. Niech P od N będzie prawdopodobieństwem, że przy rzucie dwiema kostkami do gry wypadnie suma oczek równa N. Podać w postaci ułamka niewkracalnego. Czyli rzucamy dwiema kostkami. W kostkach mamy możliwe wyniki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I na pierwszym rzucie i na drugim też. Ja bym teraz sobie zrobił taką mini szachownicę 6x6. I o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, to jest powiedzmy pierwszy rzut, to jest drugi rzut, w sumie nieistotne w tym zadaniu. I jak mi na przykład wypadło w pierwszym rzucie 1, a w drugim rzucie 4, to jestem tutaj. Wszystkich możliwych wyników jest 36 i to są jakby każda kratka reprezentuje poszczególny wynik. I się pytają, jakie jest prawdopodobieństwo, że przy sumie, przy rzucie dwoma tymi kostkami, wyjdzie suma n. Pierwsza jest p od 4. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że wyjdzie mi suma 4? Tak się fajnie składa, że jak mi wypadnie jedynka i w pierwszym i trójka w drugim, to mam sumę 4. To to, co mnie interesuje. To jeśli ja chcę mieć właśnie sumę 4, to sobie zaznaczam to pole jako spełniające. Jakie będzie inne? Jeśli w pierwszym rzucie mi wypadnie dwójka, to dwójka. Jeśli w pierwszym mi trójka, to tu jedynka. I to są jedyne możliwości, żeby uzyskać sumę 4. Ile jest takich opcji? 3. A ile jest wszystkich możliwych wyników? 36. Prawdopodobieństwo klasyczne, czyli ilość zdarzeń sprzyjających przez ilość wszystkich możliwych zdarzeń, 3/36, ułamek nieskracalny, to 1/12. Dalej mamy P od 11. To, żeby nam to nie przeszkadzało, zmarszmy. No co, jak mi wypadnie w pierwszym rzucie jedynka, to nie uzyskam 11. Dwójka, trójka, czwórka też nie. Jak mi wypadnie piątka, to musi w drugim wypaść szóstka. A jak szóstka, to piątka. Czyli P od 11, dwa wyniki sprzyjające, 2/36, czyli 1/18. P od 9. Tutaj będzie troszkę już więcej możliwości. Chociaż no jedynka mnie nie zadowala, dwójka też nie, ale trójka to szóstka. Czwórka to piątka. Piątka to czwórka, trójka to szóstka. Jak widzimy, to tak idzie sobie po przekątnej zawsze w tym kierunku. Dla sum, dla różnic będzie w drugą stronę. A dla ilu czynów są jeszcze ciekawsze obrazki. Czyli co? Ilość zdarzeń sprzyjających 4, wszystkich 36, upraszczam, 1/9. I ostatnie. P od 7, najbardziej prawdopodobny wynik. Bo co, jak mi wypadnie jedynka, to szóstka jest ok. Dwójka, piątka, trójka, czwórka, czyli idę po przekątnej. Wszystkich możliwych wyników 6 z 36, czyli 1/6. No i co, to będzie rozwiązane metodą na szachownicy. I zadanie 12, ostatnie na tym teście. Wykonujemy trzy rzuty niekoniecznie symetryczną monetą, w której orzeł wypada z prawdopodobieństwem P. Niech P od P będzie prawdopodobieństwem uzyskania co najmniej dwóch orłów. Podać w postaci ułamka nieskracalnego. No i tu mamy P od różnych wartości, czyli tak naprawdę w zależności od prawdopodobieństwa sukcesu. Bo to jest rozkład Bernoulliego, to znaczy rozkład dwumianowy, czyli bin plus czasem opisuje od MP, gdzie P jest właśnie tym moim parametrem, którym mam tu w zadaniu sobie podstawiać. Zaś na moje N, no co? Wykonujemy trzy rzuty, czyli mamy 3. No i niech ta nasza zmienna się nazywa X, niech ma taki rozkład. Bin dodatni dwumianowy parametrami 3 i P. To jest prawdopodobieństwo, że uzyskania co najmniej dwóch orów. Nie większe lub równe niż 2. To jest tak naprawdę prawdopodobieństwo, że x będzie równe 2 plus prawdopodobieństwo, że x będzie równe 3. Co to jest to pierwsze? To jest 3 po 2,
p do kwadratu, czyli ilość 2 sukcesy to p do kwadratu, 1 minus p do 3 minus drugiej, czyli po prostu do pierwszej. A tutaj 3 po 3 to jest 1 i mamy po prostu p do trzeciej, 1 minus p do zerowej po prostu znika. 3 po 2 to jest 3, sobie wyciągnijmy p kwadrat, tu nam zostanie 3 minus 3p z pierwszego, a z drugiego plus p. Czyli ogólnie dla dowolnego p prawdopodobieństwo co najmniej dwóch orłów wychodzi nam 3 p kwadrat razy 3 minus 2p. No i pytają się nas. P od 1 trzeciej. Podstawiamy 1 trzecią. Mamy 1 dziewiąta razy 3 minus 2 trzecie. No to co to będzie? Tu będzie, to jest 9 trzecich minus 2 trzecie, czyli 1 dziewiąta. 9 trzecich minus 2 trzecie to 7 trzecich, czyli ogólnie 7 do 27. W przykładzie A. W przykładzie B, P od 2 trzecich, no to tutaj mamy 4 dziewiąte razy 3 minus 4 trzecie, no to 12, czyli 9 trzecich minus 4 trzecie to jest 5 trzecich, czyli mamy 20 27. Dalej mamy P od 1 czwartej. 1 czwarta do kwadratu to 1 szesnasta. Razy 3 minus 2 czwarte, czyli 3 minus 1 druga to jest 2,5, czyli 5 drugich. Czyli to będzie 5 trzydziestych drugich. No i ostatni przykład, jeszcze gdzieś tu wymodzę miejsce. P od 1 drugiej. Czyli symetryczna po prostu moneta. 1 druga do kwadratu to 1 czwarta razy 3 minus 2 razy 1 druga, czyli 2 razy 1 druga to 1, 3 minus 1 to 2, czyli 1 czwarta razy 2 to 1 druga. No i to jest kolejne zadanie. Rozkład dodatni dwumianowy. No musimy znać, jeśli chcemy mieć tytuł licencjata na matematykę. Także dziękuję.